Jedyna gliwicka telewizja, dostępna na platformie Imperium Telekom. Znajdujemy się w Gliwicach na meczu piłki wodnej. Opowiem Państwu troszeczkę o tym sporcie. Właśnie, spotykamy się w Gliwicach. Dlaczego w Gliwicach? Spotykamy się w Gliwicach ze względu na to, że jest to najbliższy basen przystosowany do rozegrania meczu piłki wodnej seniorskiej. Basen musi mieć odpowiednie wymiary, tutaj 30 na 20 metrów. Jest przystosowany do zamontowania bramek i tym podobnych lin do piłki wodnej. No niestety w Bytomiu takiego basenu dużego nie mamy. Tam trenujemy, jest to nasz basen treningowy i domowy, w którym klub zawsze mieszkał, tak to nazwijmy. No tutaj właśnie dziękujemy za użyteczność Gliwicom tego basenu, który spełnia po prostu wszystkie funkcje. Piłka wodna, czy to jest bardziej piłka ręczna, piłka nożna, czy może pomieszanie, albo zupełnie coś innego? Niektórzy twierdzą, że piłka wodna to jest pomieszanie piłki wodnej z jakimiś sztukami walki, znaczy piłki ręcznej, przepraszam, piłki ręcznej ze sztukami walki. Natomiast jest to połączenie piłki ręcznej z pływaniem. Z takich ciekawostek jest to jeden z najstarszych sportów olimpijskich, tych nowożytnych. I przede wszystkim jest to sport, który wymaga bardzo dobrej kondycji, dobrej motoryki i bycia przygotowanym, ponieważ wszystkie mięśnie tutaj pracują, zawodnicy są, jak widać, bardzo, później w meczu będzie widać, są bardzo dobrze zbudowani, co później przynosi efekty w wodzie. Właśnie, jest to więc piłka ręczna, wodna z elementami sztuki walki. Zasady pewnie są proste, wygrywa ten zespół, który strzeli jednego gola więcej. Natomiast czy są jeszcze tutaj faule albo jakieś inne takie spalone? Tak, przepisy piłki wodnej są bardzo ciężkimi przepisami, jest ich dużo. Są faule, są spalone, są rzuty karne. No jest to sport bardzo widowiskowy, pada dużo goli. Średnia liczba bramek to jest 8 bramek na mecz. Jak Państwo zobaczycie, jest tutaj naprawdę co oglądać. Dużo dynamiki, dużo ruchu. Tak jak powiedziałem, dużo bramek. Przede wszystkim jest 6 zawodników w polu, bramkarz. I co zobaczymy, co przyniesie mecz, to zobaczymy. No, 6 zawodników w polu, ale chyba mogą się zmieniać, bo ja rozumiem, że może zabraknąć komuś sił, albo może coś tak skurczu. Zdarzają się takie rzeczy? Tak, drużyna liczy 13 zawodników, w tym według przepisów powinna mieć 2 bramkarzy, natomiast bramkarz rezerwowy nie jest konieczny, wtedy drużyna może liczyć 12 zawodników. Zmiany są tylko i wyłącznie w martwym czasie gry, czyli po opadnięciu bramki, bądź też podczas timeoutu, bądź też jakiejś sytuacji losowej, która pozwala na taką zmianę. Zawodników często łapią skurcze. Są to zawodnicy słabiej przygotowani oczywiście. Zdarzają się brutalne faule, które kończą grę zawodnika w danym meczu. No i przede wszystkim każdy zawodnik ma 3 szanse na faul, tak zwane wykluczenia. Po tych 3 faulach niestety musi usiąść na ławce i nie może kontynuować gry. O wygranej decyduje bardziej kondycja, przygotowanie, czy może taktyka, rozpracowanie przeciwnika? Mogę wypowiedzieć się na temat tego meczu, który był wcześniej. Tutaj akurat była bardzo
bardzo pomocna taktyka, ponieważ obie drużyny są najlepsze w Polsce. ŁSTW Łódź jest najbardziej utytułowanym polskim klubem. My jesteśmy aktualnie liderem tabeli. Tutaj po prostu czekamy na to pierwsze miejsce już bardzo długo. Ostatnie zwycięstwo to był Puchar Polski w tym roku. Cóż tu może zadecydować o wygranej? No, zobaczymy. Przede wszystkim taktyka. To jest najważniejsze, co rozpracowuje tak, bardzo podobne do siebie zespoły, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne. Ze słabszymi zespołami no, wygrywa często bardzo fizyka. Są to niektóre zespoły są bardzo młode, gdzie są zawodnicy, gdzie cały skład jest zbudowany na juniorach. Co tutaj mecz pokaże, to też zobaczymy. Wspomniałeś o juniorach. Żeby zostać zawodnikiem, pewnie trzeba trenować. Rozumiem, że trzeba zacząć szybko, jak najlepiej w jak najmłodszym wieku i wy takie szkolenie prowadzicie. Powiedz coś o tym i zachęć do przyjścia do waszej sekcji. Tak, my prowadzimy zajęcia od nauki pływania w Bytomiu. Wiek zaczyna się od 6 lat. To już jest naprawdę według nas dziecko, które może spokojnie nauczyć się pływać i później przychodzi kolejne etapy trenowania poprzez doskonalenie pływania, następnie trafia do klasy sportowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu, zostaje również w klubie, treningi są rano w szkole, wieczorem w klubie, to pozwala na zbudowanie lepszego przygotowania do rozgrywek. Następnie nasza, taki zawodnik awansuje na juniora, to już wiek liceum ogólnokształcącego bądź też technikum. Tutaj niestety nie mamy takiej szkoły, która by też wspierała nasz klub, ale zawsze zawodnicy stają w klubie i trenują. Następnie jest etap seniorski, tutaj już jest bardziej profesjonalny. W naszym klubie seniorzy to są sami wychowankowie plus dwóch obcokrajowców. Jeden zawodnik z Ukrainy, drugi zawodnik z Egiptu. Najmłodszy zawodnik grający w Ekstraklasie to aktualnie rocznik 2002, więc jest to jeszcze bardzo, bardzo młody junior, tak to nazwijmy. Młodzież garnie się do tego sportu? Są chętni? No, w Polsce niestety jest to sport niszowy. Aczkolwiek pojawia się bardzo dużo zawodników. Jest to przede wszystkim bardzo sport rodzinny, bo dużo mamy zawodników, którzy mają młodszych braci u nas w klubie. No jest to bardzo wąska grupa na razie, aczkolwiek cały czas idziemy do przodu, żeby się rozwijać, żeby pokazywać jak najszerzej ten sport. Zobaczymy, co czas przyniesie. Polonia Bytom prowadzi czy remisuje? Remisuje. A ma wygrać? No oczywiście. Przyjechaliście z Bytomia do Gliwic kibicować, bo? Dlaczego? Bo zawsze przyjeżdżamy, zawsze kibicujemy. Ponieważ syn gra od zawsze, od początku. Co takiego fajnego jest w tej piłce nożnej, oprócz tego, że syn gra? Ja myślę, że to adrenalina. Na dole mi powiedzieli, że to jest taki sport pomieszany, piłka ręczna trochę ze sztukami walki, bo dużo się dzieje, dużo pada bramek. Rzeczywiście te emocje patrząc z trybun tak są takie duże? Myślę, że największe, jeżeli własne dzieci grają. Polonia Bytom to drużyna czołowa na pierwszym miejscu w tabeli. To też chyba dla rodzica duża satysfakcja. Tak i mam nadzieję, że tak zostanie, zwłaszcza że po ostatnich meczach w Pucharze Polski, no to nasze nadzieje to są rozbudzone. Ale to też ciężki sport wyczerpujący, bo to trzeba dużo pływać. Bardzo dużo i bardzo mocno obciążający na co dzień zawodników. Dobra, to co, kibicujemy i kto dzisiaj wygra? Oczywiście WTS Polonia Bytom. Dzięki bardzo. Thank you.
Panie Grzegorzu, za Wami ciężkie dwa mecze, ciężka sobota, ale jesteście chyba bardzo zadowoleni. Jak najbardziej, wygrana z mistrzem Polski jak najbardziej cieszy mimo wszystko, że daliśmy z siebie wszystko, jednak był remis w drugim meczu, ale w sumie jesteśmy dalej pierwsi w tabeli, jeden tylko punkt stracony przy 29 zdobytych i mamy zamiar to utrzymać do końca sezonu, widać, że jesteśmy w stanie zdobyć Mistrzostwo Polski. Pierwszy mecz, ten sobotni, wygraliście dość pewnie, bo 12-8. Była jakaś specjalna taktyka? Czym zaskoczyliście rywali? Staraliśmy się grać bardzo cierpliwie, jednak tak jak w tym meczu, żeśmy bardzo źle zaczęli. Niepewnie było dużo takich spornych sytuacji, nie wykorzystywaliśmy swoich sytuacji. No i w rannym meczu wygraliśmy dopiero pod koniec, w końcówce, w czwartej kwarcie. I tutaj tak samo, cały czas była wyrównana gra i nie zdołaliśmy tego przechylić, tej wagi zwycięstwa na naszą szalę. No niemniej jednak to wyście cały czas prowadzili jedną, czasami dwoma bramkami, a zabrakło Wam troszeczkę sił, że Łódź zdoła wyrównać, czy może konsekwencji? Raczej konsekwencji zabrakło zdecydowanie, bo jesteśmy najlepiej przygotowanym zespołem w lidze i mieliśmy pewne założenia taktyczne, których po prostu nie zrealizowaliśmy i to jest nasz największy mankament, że nie realizujemy założonych przed meczem założeń taktycznych. Jeżeli będziemy się trzymać tego, co ustaliliśmy, jak najbardziej będziemy ogrywali wszystkie zespoły w Polsce. Na chwilę obecną musimy doszlifować ten element tego trzymania się po prostu naszych założeń. Czy na basenie woda ma jakieś znaczenie? Nie wiem, temperatura, gęstość tej wody, czy to wszędzie jest zawsze ta sama? Nie, raczej wszędzie ta sama. Różnica jest, jak jest basen kryty i odkryty. Na odkrytym basenie jest zdecydowanie lepszy dopływ tlenu i raczej ta gra jest żywsza. I ciężej przejść z krytego basenu na odkryty, bo jednak tutaj jest stężone powietrze, a na otwartej przestrzeni dość łatwo się zachłysnąć tym świeżym powietrzem. To jest jedyna różnica, a tak to wszędzie. Czasami też różnią się pole boiska, na niektórych basenach jest po prostu krótsze, ale wszędzie są mniej więcej warunki te same w Polsce. Zapytałem dlatego, że widać ta hala, basen w Gliwicach Wam służy. Jak najbardziej, chociaż brakuje nam tego basenu w Bytomiu, bo jesteśmy Łukasz WTS Polonia Bytom, brakuje nam tego basenu w Bytomiu, nie możemy liczyć na wszystkich kibiców, którzy by chcieli nas zobaczyć w akcji, no ale walczymy z tym, upominamy się o ten basen, na razie jesteśmy tutaj, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego basenu, bo tutaj organizatorzy bardzo o nas dbają, dają nam swoje wsparcie, mimo że jesteśmy z Bytomia, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tego basenu. Patryk, jesteś napastnikiem albo centrem, jak to powiedziałeś, skąd ten podział na pozycję? Ten podział na pozycję, zawsze w każdym sporcie drużynowym musi być jakiś podział, żeby każdy wiedział, gdzie ma grać, co ma grać i po prostu najlepsze atuty danych zawodników są wykorzystywane na poszczególnych pozycjach. No niemniej jednak chyba trzeba mieć jakieś predyspozycje, bo wiem, że na przykład w futsalu czy w piłce ręcznej ten center to jest taki człowiek najlepiej zbudowany, najsilniejszy. Można powiedzieć, że u nas to wygląda tak samo. Skrzydłowi to są lżejsi zawodnicy, dużo szybsi pływacko, natomiast właśnie center to jest taki typowy fizyczny zawodnik. Który musi mieć dużo siły, ale też chyba umieć uzyskać dużą szybkość na basenie. Tak. Jednak ma najdłuższy dystans, tak samo jak skrzydłowi, do przepłynięcia z drugiego metra na drugi metr bramki przeciwnej, więc jest co pływać. Zastanawiamy się, jak wy to robicie. Basen ma 4 metry, nie da się stanąć, a wy potraficie wyskoczyć i jeszcze rzucić piłką. Przede wszystkim trening na nogi. Silne nogi to podstawa w tym sporcie. Ty rzuciłeś dzisiaj jakąś bramkę? Rzuciłem 4 bramki. Czy jesteś zadowolony? Tak. Dzisiaj z porannego meczu, z tego meczu jestem ogromnie zadowolony. Czuję się w formie i był to mój dzień. Oby trwał jak najdłużej. Czy sprawiliście niespodziankę wygrywając Łodzią, czy też może to była normalna rzecz? Na pewno to było bardzo ważne zwycięstwo. Czy niespodzianka? No, trenujemy ciężko. Nie było to dla nas zaskoczenie, że będzie to trudny mecz i od początku chcieliśmy go wygrać, tak jak każdy mecz i po prostu konsekwentnie dążyliśmy do celu. Co zadecydowało o tym, że wygraliście? No ja wiem, że rzuty karne, ale jednak byliście nawet w meczach o te kilka bramek lepsi. Myślę, że zadecydowała właśnie ta konsekwencja w grze, ta szybkość, którą graliśmy do końca, dynamiczna gra do samego końca, do ostatniego gwizdka, a niestety Łodzi tego, niestety albo stety na naszą korzyść, Łodzi tego zabrakło w ostatnich dwóch kwartach i mogliśmy i poranny mecz i ten mecz doprowadzić w takim stanie, jakim doprowadziliśmy. I co dalej? To znaczy, jakie plany na ten sezon? Bo domyślam się, że apetyty są już bardzo ogromne. Dokładnie, mamy w planach wygrać wszystkie kolejki. Uda się, wierzę w to, cała drużyna wierzy. Trenujemy ciężko, za 2 tygodnie mamy kolejne mecze z Poznaniem i
nic, tylko trenować dalej i wygrywać kolejne mecze. Panie Krzysztofie, w tym momencie chyba jest pan najszczęśliwszym człowiekiem tu na tym basenie, bo wygraliście dwumecz i to z drużyną, która przed wami była, przed tymi spotkaniami. No, wygraliśmy dwumecz, natomiast wygrana w rzutach karnych powoduje, że zdobyliśmy tylko 2 punkty, a nie 3. I sprawa tytułu pozostaje mocno otwarta. Jeszcze wiele spotkań, ale liczyłem na 2 wygrane. To spróbujmy sobie ocenić. Te pierwsze spotkanie dość przekonujące, 12-8. Jak to wyglądało? No, początek nie był dobry, bo pierwsze 2 kwarty Łódź zagrała dobrze. Nawet bardzo dobrze. Myśmy nie zagrali mądrze taktycznie i mało skutecznie i żeśmy przegrywali. Natomiast później 3., 4. kwarta już zdecydowanie należały do nas i dzięki temu wygraliśmy 12-8. W drugim spotkaniu no, też prowadziliście prawie cały czas i gdzieś tam w końcówce, 20 sekund przed końcem, tracicie gola, który zabiera wam punkt. Czego zabrakło? Zabrakło koncentracji i mądrej decyzji obrońców, bo 3 ostatnie bramki to są ewidentnie nasze błędy, a nie super zagranie zespołu łódzkiego, więc najbardziej zabrakło konsekwencji, żeby stanąć w tej obronie dobrze, zablokować 2 rzuty. Była jeszcze jedna sytuacja, że szliśmy do kontrataku, gdzie było niecelne podanie, tam wypadła bramka, jest 2, jest po meczu, a tak daliśmy im nadzieję i rzucili na remis, no i później karne. Chciałby pan jakiegoś zawodnika albo kilku zawodników pochwalić za dzisiejszy występ? No, z całą pewnością zawodnik z numerem 12, Patryk Cebo. Świetne zawody i dzisiaj rano, i dzisiaj po południu. No i bramkarz Paweł Lis, który wrócił z kontraktów w Berlinie, w Weddingu, grał tam w Bundeslidze i od tego sezonu gra z nami, a to jest oczywiście nasz wychowanek, więc wrócił do macierzystego klubu. Właśnie, zauważyłem, że bramkarz tutaj to jest bardzo kluczowa, bardzo ważna postać, dlatego żeby wygrać mecz, a przynajmniej go nie przegrać, no, musi on wyceniać cuda między tymi pływającymi słupkami. No, jeżeli obrońcy na dużo pozwalają napastnikom, no tak, jeżeli obrońcy super bronią, bramkarz mam trochę mniej roboty. No, my gramy w obronie dobrze, ale Paweł jest naszą ostoją taką dodatkową i jest dużym wzmocnieniem drużyny. Świetnie kieruje tą obroną, także no same plusy. No niemniej po tych 5 zdobytych punktach w Gliwicach, bo podkreślmy, że mecz odbył się w Gliwicach, jesteście bardzo mocni w grze o Mistrzostwo Polski, a więc chyba taki cel sobie już teraz wyznaczacie. Czy cel Mistrzostwa Polski to jest cel wyznaczony od 2 lat. Ta drużyna jest zbudowana od dawna, bo to są nasi wychowankowie w większości, poza jednym zawodnikiem z Egiptu, jednym z Ukrainy, z Lwowa. I ta młodzież nasza dojrzewała, bo tam tych tytułów mistrzowskich, juniorów młodszych, juniorów czy młodzieżowców mamy bez liku, ale zawsze brakowało takiej kropki, żeby ta młodzież dojrzała, a wynikało to ze względów finansowych. Water polo, bo tak to się nazywa po angielsku ta dyscyplina, no ma bardzo długie tradycje, nawet długie olimpijskie, a jak to jest w Polsce, jakby pan tutaj nam pomógł to rozjaśnić od strony historycznej? Bo historycznie to, jak pan wie, piłka wodna była w programie w pierwszych Igrzyskach Olimpijskich, ale od drugich Igrzysk Olimpijskich odbywają się zawody w piłce wodnej. Natomiast w Polsce po wojnie, jeśli dobrze pamiętam, czy już przed II wojną światową były drużyny w Krakowie, tu na Śląsku. Później ta dyscyplina się rozwijała, był taki czas, że nawet była Liga Śląska. No, później zmiany ustrojowe spowodowały, że ilość drużyn się bardzo kurczyła, bo taki moment, że były już tylko 3. Teraz to się systematycznie odbudowuje. No, piłka wodna na całym świecie jest bardzo popularna. No, u nas w Polsce, jak to w Polsce, pokazuje się głównie piłkę nożną, a niewiele się pokazuje innych dyscyplin i trudno tą popularyzację dyscypliny budować. A patrząc ze względów fizycznych, wolicjonalnych, no super dyscyplina, no ogólny rozwój, w wodzie niby twarda gra, ale mała urazowość, do tego współdziałanie w zespole, no nie ma za bardzo minusów, żeby jakieś poważniejsze kontuzje i tak dalej. 2 mecze odbyły się tutaj na Olimpijczyków w Gliwicach. 1 do południa, 2 po południu. 1 wygrany 12-8, 2 zremisowany 8-8, a potem oglądaliśmy rzuty karne. Mnóstwo bramek, wspaniałe widowisko, ogrom emocji. To wszystko, to mieliśmy okazję zobaczyć tu na Olimpijczyku. Jedyna gliwicka telewizja, dostępna na platformie Imp-